Witam w moim serwisie. Dzisiaj chciałem pokazać wnętrze Asusa A541U. Zobaczcie, jak zostało wymyślone. Tutaj mamy wentylator, który dmucha tym kanałem przez szczeliny i po drodze powietrze przelatuje. Wiatrak jest tu, to jest do góry nogami założone, wiadomo, tak. Tu przelatuje powietrze przez to wszystko. Przelatuje przez chłodzenie procesora i NVIDIA grafiki w tym wypadku. Jak to jest zbudowane? Tu nie ma w ogóle termopary. Czy to są oszczędności nowego Asusa? Czy to są oszczędności? Czy to jest lepsze, czy gorsze? Szczerze nie wiem, spotykam się z tym coraz częściej. Jestem ciekawy, piszcie w komentarzach, czy takie rozwiązanie jest lepsze od standardowej termopary, czy nie? Termopara, czyli to, nie? To normalnie tak to wygląda, że to jest sobie przykręcone do protka grafiki. Tutaj jest wentylator i on wydmuchuje. I to jest normalne chłodzenie standardowe z laptopa. A tutaj jest takie cudo. Po prostu przelatuje powietrze. Czy to jest lepsze? No, jestem ciekawy opinii. Piszcie w komentarzach, proszę.